Cześć, siemanko, witajcie, jestem Tarnsy Mag, dziś wygramy wyfarminkę 10. kolejny odcinek z nowej serii na PGR Śliw. No dzisiaj, widzicie, mamy taki już siana kiczonka, część druga. Widzicie, część pola już przygotowałem, ale przygotowywałem, zapomniałem rośnięcia wyłączyć, trochę mi urosła trawa, ale to tam już ki. Widzicie, magnumka, ta stara wersja MX 285 prasą stoi, no kurde, zestaw jeden z ładniejszych, lepszych, więc idziemy sobie, zaczynamy zgrabiać. Oczywiście pole tak zrobiłem sobie już w części, ponieważ chciałbym to wszystko skończyć w dzisiejszym odcinku. Zbierać oczywiście nie będę na odcinku. Ja to już sobie pozbieram poza odcineczkiem, kiedy zobaczę, czy jest dobrze GPRS poustawiane. Dobra, włączam sobie GPRS-a i opuszczamy. Już chyba powinno być dobrze. Tak, powinno być dobrze, jest dobrze. Więc trochę, no, brzydko to wygląda, bo tak trawę słabo widać, ale to ważne, że pozgrabiamy. Jak widzicie, deszcz już tam szmagalok na dół, że trzeba pośpieszyć, ponieważ deszcz będzie padał, więc tutaj czym prędzej trzeba robić. No casing, black edition, no te czerwone case'y już mi się znudziły. Mogę z ręką powiedzieć, że ona mi się przyjada, taki kurde wersja, ja miałem chyba 180, kiedyś grałem na wersji black. Miał takiego czerwonego paska na środku, ale to też teraz trochę inna wersja. Teraz się bawię w te Black Edition. No bardziej mi się, szczerze mówiąc, to bardziej mi się one podobają, te Black Edition, niż te wersje zwykłe już. Może dlatego, że mi się one przyjadły, nie wiem szczerze, jak to mówi, nie wiem jak to powiedzieć wam, ale chyba, no chyba, na pewno mi się przyjadły. No i widzę, że troszeczkę zostawiłem sobie za mało tego. Zostawiłem sobie trochę za mało zgrabiania, ponieważ zaraz będzie koniec zgrabiania, mam dopiero 2 minutki. No a tak czasami bywa. Ważne, coś pozgrabialiśmy i ważne, że będzie odcinek z paru akcji. Lodowarki nie kupiłem, więc nie pozbieramy sobie, ale to już pod odcinkiem pozbieram, gdzieś tam stuk ułożę, gdzieś tam pewnie na rogu pola albo na tym orogu. Jakoś poukładam to, żeby fajnie wyglądało. Dobra. I ostatni przejazd i lecimy z prasowankiem. No myślałem, że kurde, to będzie wolniej szło, bo jakoś jak je zrobiłem, to jakoś to wolno szło, więc tegoś nawet nie chciałem dużo tych przejazdów zostawiać, szczerze mówiąc. Ale no, ważne, że zgrabimy, sprasujemy, więc jedna akcja będzie z głowy, nie będę musiał za dużo poza odcinkami sobie działać. Tak? Tak. Dzisiaj ten odcinek będzie prawdopodobnie w poniedziałek, więc tam miłej już w sumie nauki, już teraz wszystko zdalnie jest, więc w sumie tam pewnie każdy ma wywalone na to, więc no ja aktualnie mam praktyki, więc za 3 tygodnie już. Dobra, mamy wszystko, więc składamy sobie. Ja w sumie za 3 tygodnie rozpocznę naukę zdalną. Więc no. Więc tak, jutro będzie, jest niedziela, nagrywam jakby w sobotę. Jutro jest niedzielka, więc chyba jakiegoś live'a może dla was odpalę. Zobaczymy, bo już jakoś o live'y nie prosicie, już od Zera do Farmera wydałem, o live'y nie prosicie. O dziwo, jakoś od Zera do Farmera. Parę osób pisze, że save nie działa, ale osoby pobrały tego save'a, moi koledzy. I dla każdego wszystko działa. Wybierały z mojego linku, więc nie wiem, o co chodzi. Dla nich, no tylko chyba tylko 3 osoby, więc to napisały, więc jak to się mówi, nie ma co się martwić 3 osobami. Ale oby dla większej ilości to nie działało, wtedy będzie przypał. Wtedy wyjdzie, że po co bijeć subami, ale postawimy go pod garażem, dobra. Gasimy, idziemy sobie, no to jest ten Fergusonik, naprawdę ładny zestawik, lecimy sobie do Casey'ka, ale Casey'k to jeszcze ładniejszy Zesa. Dobra, odpalamy go. Fajnie, ty joystick chodzi, dobra. 1300 obrotów, wałek opuszczamy. Czy coś tam mamy? Nie, dobra, więc sobie lecimy. Tak samo 18 na godzinę, więc szczerze mówiąc, to kurde, żeby nie wyszło, że kurde odcinek będzie zbyt krótki, że będę jeszcze musiał. Ojojojoj, zapomniałem. Właśnie, no strasznie cicho, wam powiem szczerze, że to cicho piszczy. Ale od razu wije, więc się cieszę. Owinie zaraz i jakiś powinien być, kurde, fajnie, że jakiegoś panelu na przykład nie wymyślili, że jakiś panel jest z czujką. Na przykład, że wiecie, że owinęło, to coś, nie wiem, jakoś piszczy czy coś, czy jakiś komputerek się pokazuje.
Ale to jeszcze nie ten, nie ta wersja farminga, żeby takie rzeczy były. Dobra, wyrzuciło, już powinno zamykać, je zamknęło. No i ruszamy dalej, zaraz owinie, więc około 80% przeważnie, nawet 70% powinno już być owinięte. No właśnie, tak jak mówiłem, wyrzucę, cofamy. No i możemy już tak ruszać. No ten kejsik naprawdę przeze mnie, mnie jako mnie, szkoda, że ma mało koni, bo on nie ma jakichś tam 400 koni, więc tak nim za dużo akcji fajnych nie będzie, bo będzie Ferguson, a ja to właśnie takie moje dwa chyba ulubione ciągniczki. Zapomniałem właśnie, czasami zapominam wyrzucać, że też się automatycznie nie wyrzuca. Tylko fajnie by było, jakbym po prostu tylko jechał. Ale no Case i Ferguson takie moje chyba dwa ciągniczki, które mi się tutaj najbardziej wpasowały w tą całą akcję z tym wszystkim, znaczy z te wszystkie maszyny. Nie ma co mówić. No i tak jak mówiłem, około 75% muszę wyrzucać belkę. Cyk, kolejna zamyka i login dalej. No naprawdę jakie prasowanie, to jest coś pięknego. Nie wiem jak to będzie ze słomą, bo ze słomą może być trochę ciężej, bo to będzie trzeba, wiecie, wyładowuje się Y, tak troszkę, no nie wyładowałem belki. Właśnie o tej belce zapominam nieraz. Jeszcze nie mam podpalem podpisanej i trzeba ręką sięgać, to mnie trochę denerwuje. Szczerze mówiąc, to mnie denerwuje takie klikanie ciągle Y. Ale to już mniejsza. Oto, z kostkami nie wiem jak to będzie, ale chyba jeżeli chodzi o kostium, to zakupimy sobie jakąś prasę kostkującą, bo nie wyobrażam sobie wtedy podgatą jakąś pustydanę, bo jednak tysiące belek mi się nie chce układać ich. Nie oszukujmy się, ale nie chce mi się tysiąca belek, czy nawet jeszcze więcej układać. No bo z tych pól, które są, to naprawdę będzie dość dużo tych belek. Teraz sobie stąd machniemy ten mijak, bo tutaj właśnie nie popatrzyłem i po prostu jechałem, dopóki mi się belka nie wyładuje. I załapałem, nie chciało mi się cofać, szczerze mówiąc, dobra. No żeby ten kurde kejsik, jak miał 350 koni, naprawdę, no ta wersja jego naprawdę, no, mi się tak spodobała, no w sumie widzieliście na lewej kiedyś. I powiedziałem, że na jakiejś mapie zrobimy serię. I ten kejsik na pewno nas odwiedzi. No i tak jak mówiłem, tak się stało. Oczywiście jak mówiłem, przegapiłem ten moment. Właśnie tego nie lubię, no ale muszę jakiś właśnie padać. Jeżeli ktoś ma do sprzedania panel, sam panel Sajteka za jakąś przystępną cenę, dajcie znać. Ja z chęcią odkupię w dobrym stanie, bo kurde, przydałby mi się panel Sajteka. Więc jeżeli ktoś ma, odzywajcie się w komentarzach, dawajcie jakieś na siebie namiary, ja będę pisał. Będę na pewno pisał. No bo taki panel Sajteka, no to kurde, no byłby lepszy, to wszystko mamy tej skrzyni biegów podpisane. By jakieś mam podnoszenie, opuszczanie, to wolałbym mieć wszystko właśnie, jak mówiłem, na panelu. Więc jeżeli ktoś ma, dawajcie. W sumie mogę już czekać, czy mogę sobie patrzeć się o winie. Więc jak ktoś ma, jak mówiłem, to dawajcie znać. Mówiłem, że odcinek będzie zbyt krótki, ale to prasowanie aż tak szybko, kurde, wam powiem, że nie idzie. Bo ja tylko jadę, podnoszę i to wszystko, jednak tutaj, kurde, wolniej to idzie. Trzeba się zatrzymać, poczekać, aż belka wyładuje, więc to tak, kurde, niby szybko, ale wolno. Dobra, owija, pojechali dalej. Dobra, tutaj się nie nawiniemy. Dobra, tutaj belkę już możemy chyba wyrzucić raczej, tak? Tak. Szkoda, że nie ma jakiegoś, kurde, jakoś lusterka nie są lepsze, lepiej poustawiane w tym kejsiku. Dobra, jestem po krótkiej przerwie. Oczywiście nie wiem, czy jak robię pauzę w farmingu, to mam jakiegoś laga. Ale to mniejsze o to. No. Więc jeżeli mówię, ktoś ma panel, odzywajcie się do mnie, na pewno kupię przystępne ceny. Ale w sumie jak patrzyłem, to ten Sajtek, to szczerze mówiąc, to tylko nieliczni mają, sprzedają go po 700 zł, tak ciągle patrzyłem, to około 400 za cały komplet. Więc
mi się wydaje, że ten panel ile można? 150 zł jakieś, więc. No zresztą, to już cena, to już nie gra roli, ja dogadam. Dogadamy się oczywiście na PV. I kurde. Dobra. No to by było fajnie przez godzinę jakoś Gnojowice rozlać. No oczywiście nic nie straconego, no bo kurde, Gnojowice będę mógł rozlać. Czemu nie? Oczywiście nie wyładowałem belki. Chyba tutaj będzie 100%. Jest 100%. Ale wziąłem cały pasek, więc dobra. Owija. No i login. Wyładowujemy. Naprawdę taka, no, ta akcja jest fajna, jeżeli chodzi o prasowanie, ale kurde, no żeby jakaś była taka, no, nie wiem, druga komora, która zbija, póki żebym cały czas jechał. Właśnie nie pamiętam, jakim to było dodatku, muszę poszuk popatrzeć, poszperać. Czy to było w tym dodatku, czy to było jeszcze w innym dodatku? Jakaś była druga taka komora w prasie. Kurde, ale to już mniejsza, jak to się mówi, o to. Naprawdę, no, akcja fajna. Akcja fajna, dobra. Jest. Więc login. Dzisiaj w sumie tego odcinka teraz nie miałem nagrywać. No bo miałem jechać, w sumie szczerze mówiąc, to jeszcze. Dobra. Szczerze mówiąc, teraz to ja powinienem jechać na wioskę i dalej siać żytko, bo został nam jeden kawałek malutki do siania żytka. Hektar, ale deszcz popadał, no i dlatego sam pojechał, temu ten odcinek sam nagrywam. Więc po części tego odcinka miałem go nie nagrywać, ale miałem przyszykowaną już serię. Wczoraj szykowałem, dzisiaj jeszcze nagramy, może od przebytku do nabytku na jutro i na wtorek prawdopodobnie. Wtorek, albo nawet może na środę. Zobaczymy, co środę wydam. Dobra, wyładowało. Owija. Ostatnie dwa przejazdy. No i 13 minut, jakieś 15 minut odcinka będzie. No, belek, no kurde, tutaj jest od ciula. Szczerze mówiąc, od ciula ciut jeszcze więcej. Więc krówki będzie trzymka, więc na pewno jakiś zrobimy taki odcinek typowy z obrządku. Obrządku. Dziwnie, że tak, no, kurde, zbiera do tyłu jadąc. Taki odcinek z obrządków. Obrządków czego? Z obrządków zwierząt na pewno dam radę, bo na pewno będę chciał pójść w dużą ilość zwierząt. To nie ukrywam, że będę chciał na pewno pójść w krowy, świnie. Czy coś jeszcze pójdziemy, zobaczymy, ale na pewno w te dwie rasy, czy te rodzaje zwierząt pójdę na pewno. Więc dobra, ostatni przejazd nam został. I też zjeżdżamy tym zestawem, albo nawet już zjadę sobie poza odcinkiem. Dobra, podnosimy. Owinęło tę belkę? Bo nie wiem, czy tam jakaś belka była? Była. Dobra, cyklę taką sobie złapiemy. Złapiemy sobie tą trawkę. O, cyk. I stajemy. O, to widzę, że ten przejazd taki wykwintny nie jest. Trochę dalej będzie jeszcze. No, belki nie będzie. Belki nie będzie. Na pewno nie. Teraz Kettle & Crops jakoś, może nie to, że wyszedł, ale już robi się coraz fajniej. Czy widziałem gdzieś na stronach i na YouTubie, że Kettle & Crops zaczyna się jakiś robić już taki dość fajny. Musimy go kupić. Napiszcie sobie o tym, co dzisiaj, czy Kettle & Crops kupywać, czy nie. Bo kurde, powiem wam, że no, chęcią bym se chyba pograł, tylko kurde, to sterowanie, te wszystkie menu, nie menu, to te gówno, to naprawdę jakoś przeraża mnie to. Jakoś nie chciałbym jeszcze, że klikać, no to tak niby nie dla mnie. Dobra, wyłączamy. O, będę zaczął ryczeć, 200 obrotów, od razu powinien zacząć ryczeć. Z automatu powinien zacząć ryczeć, jeszcze przy prasie to właśnie tym bardziej, ale w sumie tej prasy to tam ona nie wymaga tylu koni, co on ma. Więc nie musiał tak ryczeć, ale 1600 obrotu, dobra. Odstawiamy sobie go z drugiego boku. Właśnie tutaj stanie. Co stanie? Przetrząsarka.
Więc ja się z wami żegnam. 15 minut jak odcineczka. Czyli tak jak chciałem. No więc co, ja się z wami żegnam. Tak, na razie go postawimy, tak Darcy by pewnie nim robił. Więc co, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć, czołem, do następnego i cześć.